skład troszkę przemeblowany, nowy, dużo młodych zawodników w naszym zespole. Liczymy przede wszystkim na to, że na ich ambitną postawę, na dobrą grę, na to, że sprawią Suwalczanom, tutaj kibicom Wigier, bardzo, bardzo dużo radości. Wierzymy w to, że ci młodzi zawodnicy dostali szansę występu w pierwszej lidze i ją wykorzystają najlepiej jak potrafią i tym samym przysporzą tutaj nam na miejscu w Suwałkach dużo radości. Troszkę trwała budowa tego zespołu. Wiadomo, też w Suwałkach wielu zawodników było na testach, wielu zawodników trener sprawdzał. Zostali ci, którzy zdaniem sztabu szkoleniowego dają nadzieję, wierzy sztab szkoleniowy w to, że będą tutaj w tej pierwszej lidze, dadzą sobie radę po prostu. Jesteśmy trochę nauczeni doświadczeniami poprzedniego sezonu, ale też wiadomo, sezon sezonowi nie jest równy. Liczymy na to, że zespół dobrze zacznie. Już za dwa dni praktycznie pierwszy mecz, daleki wyjazd do Jastrzębia. Też trudne spotkanie, bo Beniaminek, na pewno ten zespół będzie chciał pokazać się w pierwszej lidze, dobrze zacząć występy. Będzie ciężko, no później w Suwałkach Chojniczanka, GKS Katowice, ale też nauczeni doświadczeniami z poprzedniego sezonu wiemy, że ci tacy pretendenci, którzy przed sezonem są wymieniani w gronie kandydatów murowanych wręcz do awansu, też różnie zaczynają te sezony, różnie potem ten sezon przebiega, także zobaczymy, no wszystko przed nami. Dobry zespół piłkarski to nie jest coś, co można zbudować w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni. Cały czas go budujemy, ale no gdzieś tam opieramy, w tak krótkim czasie opieramy na innych rzeczach w tym momencie tą naszą grę, bo nie możemy oprzeć na zgraniu, więc opieramy na cechach walki, woli, takich cechach wolicjonalnych, mentalności. I tutaj akurat z tego się cieszę, że ten zespół jest złożony z takich chłopców, którzy myślą pozytywnie, są nastawieni na osiągnięcie dobrego wyniku i nawet chociażby te dzisiejsze wypowiedzi, których udzielali, że wierzą w poprawienie ubiegłorocznego wyniku Wigier, no to świadczą o tym, że są dosyć pewni siebie. Natomiast no wiadomo, zweryfikuje nas boisko, tak? I to jest naturalne. Łatwo nie będzie, będą momenty fajne, będą momenty gorsze, ale mam nadzieję, że tych dobrych momentów będzie więcej. Mam jakiś trzon, który myślę, że w tym pierwszym meczu będzie, liczę na to, będzie wiodący. Natomiast cały czas gdzieś tam mam jeszcze trochę mętlików w głowie, jeśli chodzi o niektóre pozycje. Także gdyby mnie ktoś tak szczerze powiedział, spytał o skład na Jastrzębie w tym momencie, powiedziałbym, że jeszcze nie znam. No jest jeszcze trening jutrzejszy, będą na pewno jeszcze mocne dyskusje w sztabie na ten temat w piątek. No i myślę, że gdzieś tam koło popołudnia piątkowego ten skład już będzie wykrystalizowany. No i będziemy się szykować na batalię. Myślę, że Katowice, Tychy, no to są zespoły, które w tym momencie na pewno są w stanie walczyć o awans. Myślę, że moim zdaniem ŁKS chociaż mówi, że nie, zapiera się, że nie interesuje, znaczy może nie to, że nie interesuje, ale że nie są faworytami. Moim zdaniem drużyna ŁKS-u, choć to Beniaminek z drugiej ligi, na pewno będzie również mocny. No to jest, powiem szczerze, ta pierwsza liga, ciężko tutaj wskazać tak naprawdę faworytów, bo chociażby ostatnie sezony pokazują, że tutaj w każdej chwili ktoś się może pojawić. Zespół, na który nikt nie liczy, a on gdzieś tam zacznie raptem mieszać, tak jak chociażby właśnie Wigry w poprzednim sezonie, tak, na które nikt nie stawiał, a do końca prawie biły się o awans do ekstraklasy. Także myślę, że i w tym roku też pojawią się takie zespoły, które będą tym czarnym koniem i gdzieś tam mocno namieszają w czołówce. Z dużą nadzieją startujemy, że nie powtórzymy startu z poprzedniego sezonu, gdzie dopiero w siódmej kolejce uzyskaliśmy 3 punkty. Dlatego z dużą wiarą we własne umiejętności ruszamy już w piątek do Jastrzębia, żeby wywalczyć u nich 3 punkty.
Głęboko w to wierzę, że właśnie ta młodzieńcza fantazja będzie nas napędzała do ciężkiej pracy. Każdy będzie chciał się pokazać i wierzę, że to będzie nam przynosiło punkty w lidze. Jesteśmy taką drużyną, która dopiero się poznaje. No wszystko zweryfikuje sezon. Miejmy nadzieję, że wystartujemy jak najlepiej i każdy kolejny mecz będzie nas napędzał do tego, żeby stawiać sobie nowe cele. Drużyna z poprzedniego sezonu miała coś do udowodnienia. Też zawodnicy po przejściach, którzy chcieli udowodnić coś, że zostali w jakimś poprzednim klubie za wcześnie skreśleni. W tym roku wygląda to tak, że każdy chce dopiero zaistnieć. Bardzo dużo młodych chłopaków, którzy dopiero zaczynają w seniorskiej piłce. Trzymam za wszystkich głęboko, mocno kciuki i mam nadzieję, że razem będziemy wyglądać jako Wigry jak najlepiej.